No to mamy noworoczny unboxing, ale zanim unboxing, to o, by było. By było, to trzeba potrzeć Gina. Może wyjdzie z lampy. Odkładamy. I patrzmy, co to tu jest. Wotmot. Skandynawian foto. Za chwilę tutaj pobierzemy narzędzie. Odpowiednie. Troszkę może przekadrujemy. O, tak. No to już jedziemy tu z tym tematem. I ciek. I teraz tutaj przez środeczek. Ciek. I co to tutaj wyskoczy? Ciekawe. Nie rozciąłem całkiem. Chrupki! Mamy pełno chrupek. Ciepło tutaj. Trzeba się troszkę rozpłaszczyć. I co z tymi chrupkami zrobimy? O! O! Taki tu znaczek jest. O, taki. No, żona patrzy, jaki tu jest znaczek. O, taki jest, taki. O, o, o. A taki, co tam jest znaczek? Taki sam? Że Hi-Res Audio. No to mamy Hi-Res Audio. O, i wychodzą. Wychodzi, o tak. O. Mam i ja, bo normalnie było wieczne dziadowanie i pożyczałem to od brata, to od starszego, a swoich nie miałem, znaczy, no nie no, tego modelu nie miałem, różne inne mam, ale tych nie mam i oto są kultowe, upragnione i piękne, aczkolwiek to jakaś normalnie, czemu to tak jest? Patrz, jakie normalnie skurczybyki. Nie są w ładnym pudełku. Jak to nie są w ładnym? Nie są w ładnym pudełku. A to jest brzydkie w tym pudełku? No to, że jest brzydkie. No nie, no w ładnym pudełku no to jest takie, wiesz, w takim jeszcze była taka tekturka ładna otwierana, taka gąbeczką wyścielona. Oto banda oszczędności. No troszkę się zdenerwowałem. Ale tylko troszkę. Szkoda płacić za pudełko. A tamto pudełko było zajebiste, można było zapłacić. Więc tutaj już więcej nie ma nic. Kurczę. Ale jestem niepocieszony. Patrzmy, szybki rzut oka na obstrukcję. A, że tutaj, tak, i że co, i że to, że lewo, że prawo, że jack, i że co. Aha, dobra, no to wiemy. To patrzmy, co to jest za staw. HD600. Generalnie temat znam. I lubię, tak jak wspominałem wcześniej. Ale jakieś... Ale serio, Biskito, jestem w stanie za chwilę pomyśleć, że to jest jakaś podróbka. Ale nie kupowane na AliExpress. No, co za lipa. Ale to co z nimi nie tak jest? Ciekawe, ile jest kabla. Kabel jest chyba w ogóle krótszy, a normalnie miał mieć 3 metry. Nie, no, że niby jest 3 metry. Bardzo to jest ciekawe. A żona mi już obiecała wzmacniacz słuchawkowy. Do słuchawek. Czyja żona? A
ale chwilę trwało, zanim się informacja skonsolidowała. Co mamy? Pasmo przenoszenia 12 do 40,5 kHz, 300 ohmów, 97 decybeli, tylko to w jakimś może, nie wiem w jakim to tu języku patrzę. Ale nic, trzeba zaraz zatestować. Tylko, że niestety nie jestem się w stanie podzielić testem, jak brzmią. Bo się nie da. No, taki produkt. Szybki test. Tutaj jest. To trzeba sobie zmienić zapewne na Digital 1. Co byśmy sobie tutaj... A to tak, jak dobrze brzmi. Masterek. I co? Audio Digital.